Miała to osobno. No i teraz musimy trochę zobaczyć, co tu jeszcze mam. Mamy jakiś horror o robieniu ciastkowego ludka, chyba. Mamy horror o jakimś bałwanie. Właściwie to tu wyłączę. Ale ja bym jeszcze chciała... To nie może, ale może to... Jest świąteczny dzień, twoja córka puka do twoich drzwi wcześnie rano i musisz to sprawdzić. Zaczekaj, co to za notatka, gdzie jest twoja córka, kto to jest Santi i dlaczego musimy przygotować prezent dla niego, żeby odzyskać córkę. Musimy robić to, co notatka mówi. I co może pójść nie tak? Pewnie wszystko. To jest fajny różowy pokoik córki. Idziemy zobaczyć. Santi is home. Szukać morałów w tych grach, tak? Nie, to są pełne gierki, ale są darmowe. O, Sarers odebrał śnieżek. Proszę, zrobimy teraz klimacik padającego śniegu. On jest taki bardzo delikatny, ale jest mroczny plot. Dobrze, lecimy. No ona też jest chyba dosyć krótka, nie włączyłam sobie. Jest 5 grudnia. Pierwsza rano, ktoś puka. Idę. Jest zbyt wcześnie na to, Zoe. Sad to move. Aha, jest notatka. No czekaj, ja tu chcę zobaczyć, jak wygląda twoja córka. Tu nic nie widać. Czy możemy zapalić światło? O, możemy. Wow. Ale jakieś tam zdjęcie z tą córką jest. A to zdjęcie, które jest odwrócone? Aha, to był jakiś mąż, ale uciekł pewnie. Hi, mama. Cześć, mamo. Santi przyszedł do naszego domu i widziałam go. Idzie zabrać mnie na fajną wycieczkę. Santi chce prezent, kiedy wróci z powrotem. Tu jest jego lista życzeń. Jakiś brzydki deszczowy dzień. O. No, to prawda, niestety, bez śniegu. Miejmy nadzieję, że coś na święta może napada. Kto normalnie otwiera drzwi o 1 rano? Życie mu nie miły. Ja myślałam, że to w grze ten śnieg. Nie, to ja włączam. Santi mówi, że mama zawiadomi policję. Jak mama zawiadomi policję, to zatrzyma mnie na zawsze. I'm so existed to be with Santi. Albo excited miało być. Jestem taka podekscytowana, będąc Santi. Nie martw się, mamusiu. Wrócę jutro. Kocham cię, Zoe. PS, Santi zawsze patrzy. No, chyba miało być excited. Zoe, co to jest, kochanie? Zoe? Wydaje mi się, że muszę podążać za tą pierwszą notatką. Ej, ale... Aha, myślałam, że zgasili mi światło. Ej, czemu nie mogę przejść? Jezus, jaki mamy długi dom! Zoe room. Hold... Aha, dobra. My wish list. Ciasteczka, ciepłe mleczko,
Candy Cane. Aha, to jest ta laska cukrowa. Dzwoneczek i skarpety chce. Święto ze śniegiem to pewnie w górach, bo chociaż na Sylwestra spadł śnieżek. No, wcześniej, kurczę, padał śnieg, w sensie, no, tuż przed, jakoś na początku grudnia przecież dużo padało, a teraz się popsuło. Och, jaki piękny różowy pokoik. Jakie piękne łóżeczko. Tu jest cookies. Cookies. Aha. Nie wiem, coś tam było, ale nawet nie wiem co. Zoe Barnes Adventures. Christmas is almost here. I'm so excited for all the present Mama and Santi will give me. I hope Daddy come back from the store by Christmas and give me present too. Aha, czyli tatuś wyszedł do sklepu i nie wrócił. Fajnie. I was going home today when I meet the real Santi. I said hello to him and tell him I'm a good girl, so he will give me a present. Mhm. No na pewno prawdziwego Santa Clausa widziała. Co, wyszedł po mleku? Pewnie po papierosy. I was walking home when Santi met me. He asked me where my house so he can give me all my presents. I tell him now I'm so excited. Boże. Wszystko mu pokazała. Wszystko. O, można otwierać szuflady. No, ale ja bym chciała zamknąć tą. I met Santi again today outside school. He gave me two small worms. Aha, świetnie. Dał jej robaki. But the worms did not move like normal. Dwa robaki, które w dodatku umarły. Pułapkę nas dzieci wprowadził, no właśnie, nie wiem. Skarpety! Ale nie mogę wziąć, bo mam tylko ciastek. Today I found a worm. At school I picked it up and it was wet and squishy. Dada used to tell me worms are not gross and they are friendly. Mhm. Fajnie. No, podnosi robaki. Też jest śnieżek. Gdzie ja mam dać te cookiesy? Że czemu macie taki długi korytarz? Aha, bo tu jest łazienka. Ej, macie fajny ten, fajny prysznic. To jest laska. Rat poison usage warning. Keep out of reach from children. Place in room... temperatur. Ten szczur to... I to jest trutka na szczury. Ciekawe, po co nam to. Jak macie świąteczne te lampki? Ładnie. O, tu jest mleczko. No i nitka. Aha, tu Santi from Mama and Zoe. Okej, czyli tu wszystkie te rzeczy trzeba dać. To co? Jakaś gazeta. O matko, a tu jest jakieś wyjście. What the... I swear I made sure the door was locked last night. Były zamknięte drzwi. Ktoś się włamał przez drzwi. Och nie, Zoe. No, mam tu jakieś stopy. Dobra, nie wchodzę w tą ciemność. A! Jezus! W sumie te ciasteczka to ja mogę wrzucić chyba tutaj. Dobra. Teraz miałam ciepłe mleko. To muszę wziąć tą szklankę stamtąd. Aha, I need milk. No.
No, nie ta święta. Się okaże, że ten Santa to był jej przebrany ojciec. O, może tak być. Chusteczka jako prezent dla sąsiadki. Powinnam tam wrzucić tą trutkę na szczury. Dobra. Mamy ciepłe mleczko, więc musimy zagrzać to w mikrofalówce. It's warming up. Jak szybko. Four more items. To mleko się tam wylało chyba. Nie, jednak stoi. Candy cane była w łazience. Jak serka. Jestem ciekawa, czy będzie jakieś inne zakończenie, jeśli bym wrzuciła tutaj trutkę na szczury. Jeszcze trzy itemki. Dobrze. Bell i Sox. Ale ja nie wiem, gdzie są Sox za bardzo. W ogóle ciekawe, bo tam jest miska mi się świeci. A co ja mam z tą miską zrobić, to nie wiem. No, ale żeś nie trafiła tym dzwonkiem. Aha, widocznie zaliczyło chyba. Nie wiem. Zaliczyło czy nie zaliczyło? No nie mogę tego podnieść, więc chyba zaliczyło. No właśnie nie wiem. Pick up right poison. Już nie wiem. Aha. Nie chcę. Chcę zobaczyć, czy... Aha, skarpetki były w jej pokoju chyba. Chcę zobaczyć, czy da się ją uratować na przykład coś. Wiesz, skarpetki. Może ten długi korytarz mnie rozwala. Tak, widziałam cię już 50 tysięcy razy. Nie straszysz mnie, stary. No ale... z pięć rzeczy. Zebrałam wszystkie. Jest jakaś ukryta? Wrzucam tą trutkę. A mogę... O, mogę. Aha! Czyli ten cookie mix mi się nie zaliczył. No to teraz mu daliśmy trutkę z cookie mixem. Aha! I ciaste... Aha! Bo to ja miałam ciasteczka zrobić! It's baking. Okej. Okay. Skradek dostanie skarpetkę. Cookie mix chyba trzeba upiec. No właśnie. Nie kapnęłam się. Myślałam, że to są gotowe ciasteczka. Dobrze. Masz ciasteczka z trutką. That should be all of it. Trzecia rano. No właśnie, dziwne, nie, Aleksa? Zoe, czy to ty? Jej! Zoe, moja córeczka, jak ona jest piękna. Wygląda jak z Simsów. Zwłaszcza z tą koszulką. Mi się kojarzy ta koszulka z The Sims 1. Cześć, mamo! Dzięki Bogu, jesteś bezpieczna. Tak się o ciebie martwiłam. Mówiłam ci, że będzie w porządku, mamo. Santi się mną zaopiekował. Dzisiaj nas w każdej grze ktoś po nocy prześladuje. No.
He saw the present. Widział prezent, który przygotowałaś dla niego. Bardzo go polubił. Polubił go tak bardzo, że zasnął. O mój Boże, Zoe, następnym razem nie idź za... Boże... za nieznajomymi, zwłaszcza kiedy włamują się do naszego domu. Okej, mamusiu, przepraszam. W porządku, kochanie. Cieszę się, że jesteś cała. Mamo? Tak? Kiedy Santi się obudzi? Aha. Kidnapping attempt thwarted by child's mother. No, to nie było specjalnie straszne. Rat poison to Santi a present, rendering him unconscious and allowing the young Zoe to return safely. Santi has still yet to be identified, but we are all thankful for the aftermath of this incident. Good ending. Może inne zakończenia są straszniejsze. No właśnie nie wiem, czy są w ogóle inne zakończenia. Chociaż no pisze, że jest nice ending, więc przypuszczam, że może być inne zakończenie. Byłby bez tej trutki. A może sobie zobaczymy, czy da się, bo to w sumie nie było takie długie. Więcej tu czytania było niż samej gry. Teraz jestem ciekawa. W sumie bardzo straszne to nie jest. Dobra, zamknij to. Aha, tu mam problem, żeby przejść przez ten próg. No właśnie. Dobra, tam były te skarpetki, ale najpierw... Chociaż w sumie nie trzeba chyba równo wkładać, tylko... O Jezus, problem z przechodzeniem przez te drzwi. Dobra, wezmę te skarpetki. Czy to... Ten kubek? Ej, ten kubek jest w innym miejscu w ogóle. Przypomina mi horroru za bardzo, no. Zakładam, że gdybyś oddała bez trutki, to by po prostu nie został złapany. Mam wrażenie, że wtedy byłby normal ending. Nie myślałaś, żeby skończyć grę Christmas Massacre, w którą grałaś święta? No właśnie myślałam trochę, ale... ale no mam tak dużo na razie innych horrorów, które bym chętnie zagrała, że nie wiem, czy zdążymy. Tu była ta laska. Widzę, że one się respią w innych miejscach, w ogóle to jest też ciekawe. Tu jest ten cookie mix. No, połóż tą miskę. Ale mleko w lodówce nadal jest. Nie, jutro mam wigilię klasową, muszę przynieść mandarynki, czyli standardowy element każdej wigilii. O. Ja w sumie nigdy nie jem mandarynek na wigilię. Ja w ogóle nie przepadam za bardzo za mandarynkami. Aż tak. Trochę mogę zjeść, ale nie jakoś bardzo. Dobra, dwa itemy. To idziemy jeszcze nalać to mleczko. Cześć Mati! Hejka! Miłego wieczorku! O, dopiero teraz nam się pokazał w ogóle ten. Dobra. Dobra, jeden item. Aha, ten dzwonek.
Nie widziałam tego dzwonka. Tu jest. Dobra, zobaczmy. Nie lubię mandarynek, bo są za słodkie dla mnie. O. Ja nie widziałam w sklepie żadnych ładnych. Może jeszcze będą jutro, ale wątpię. Zoe, is that you? Ja lubię mandarynki, ale nie mam jakiegoś parcia, żeby je jeść koniecznie na święta. No, rozumiem. Oho! Chyba nam córkę poćwiartował. Fajnie! Naughty ending. Santi came to the house tonight. We went on a fun trip. He took me to the place that Dada and I find worms. Now we are going back home and see Santi present that mommy prepare. Santi also said we need to give mom a present too. I'm so excited to see mom's reaction. I'm sure she will scream with happiness. No, to było zakończenie. To było horrorowe zakończenie, kurde, a nie. Coś z żołądkiem, więc nie mogę za bardzo owoców jeść. O, współczuję bardzo. Mam nadzieję, że ci się poprawi. No, krzyczała niekoniecznie z radości. Dziś byłem na Wigilii na uniwerku i profesor podał nam bigos. O, jak fajnie! Smaczności. No właśnie nie wiem, czy są tylko dwa zakończenia. Nie wiem, czy coś na stronie jest napisane w ogóle o tym. Bo tu właśnie nie widziałam, żeby było coś napisane. Santa is not a good boy. Got all endings. No, to może być więcej niż jedno. Ale nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zrobić w sumie. No było ciekawe, ale nie jakieś bardzo straszne. Dobra, to wyłączymy. Dobrze, może zrobimy sobie jakąś przerwę na siku. Wydaje mi się, żeby było więcej, bo nie widać, jakby można było coś więcej zrobić. No ale ktoś pisze, że jest jakby więcej endingów. Nie do końca wiem. Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, ile ja ten śnieg mam trzymać w ogóle. Jezus, ile ja mam ten śnieg ustawiony? Śnieg. Czy mam tu napisane? Aha, na 10 minut. Wydaje mi się, że 10 minut już minęło. No cóż. O, cześć Seba. Dobrze, to śnieg idzie out. Nie no, spoko, praca. Dobrze, zrobimy sobie przerwę, 5 minutek na siku i za chwilkę do was wracam i coś jeszcze pogramy.